zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw standardowo nas słychać, a teraz będzie nas widać. Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos, Adaś. Dzisiaj bez gości. Gośćmi jesteście dzisiaj Wy, cała chata, ponieważ karta Ventura od Muduko, w którą będziemy dzisiaj grali, to jest gra, w której będziemy podejmowali różne decyzje. I tak naprawdę jesteście nam potrzebni po to, żeby te decyzje prawidłowo podjąć. Chyba nam się za bardzo odbija, ale no, trudno, zobaczymy. Za dużo światła, mówiłem, jeden softbox, gościu, aż się uparł. Witamy serdecznie, kiedy gramy, Lizako, Chasinga, siema Chasing, no Teosa już przywitałem, także nie muszę go ponownie widać. Cześć, planszowe bestie. Witamy wszystkie planszowe bestie, wszystkich, którzy do nas trafili dzisiaj na live'a. Słuchajcie, dzisiejszy live tak naprawdę będzie podzielony trochę na dwa segmenty. A w pierwszym segmencie porozmawiamy sobie troszkę o dwóch imprezach, w których mieliśmy szczęście, przyjemność brać udział, czyli o festiwalu Alegramy, który odbywał się w Gdańsku, oraz o Beboku, który... Nie, musiałem przełknąć. O Beboku, który odbywał się w Siemoni. I tam akurat stacjonował Teos, a my z Pauliną wybraliśmy się właśnie na Alegramy reprezentować Smart Flamingo. I myślę, że od tego sobie zaczniemy, w sensie od podsumowania tego, jak było. I może pierwszy niech się wypowie Teos, niech nam opowie, jak było. Ale wy wiecie, jak było. Nie, ale czat nie wie. Ale czat nie wie, chata nie wie. Ale niektórzy wiedzą, bo na przykład Lizako z Gromnikiem dotarli do nas, do Siemoni na Beboka i mam nadzieję, że fajnie się bawili. O tym lepszym w Siemoni, Lizako. Siema Gromnik. O, super. Tak, tak. Rozłożyli sobie Mage Knighta i tam byli ostatnimi graczami, uczestnikami, którzy opuścili teren imprezy. Tak im generalnie zeszło, mimo tego, że gra ich zlała niemiłosiernie. Ale ogólnie impreza bardzo udana. Tak jak zapowiadaliśmy zresztą od samego początku, raczej familijna, nastawiona na lokalnych graczy, dużo dzieciaków, świetnie się bawiliśmy. Turniej Ether, który był rozgrywany, to był pierwszy oficjalny turniej w Polsce gry Ether i to w dzień, kiedy gra Ether miała swoją oficjalną premierę w Polsce. Rozegraliśmy go w dwóch kategoriach, bo było tyle osób chętnych. Osobno kategorie dla dzieciaków, osobno kategorie dla dorosłych. Bardzo zacięte walki, bardzo fajne w ogóle te mecze były. No i finalnie też zwycięzcy i finaliści otrzymali od nas drobne upominki. Oczywiście na imprezie nie zabrakło ciastek, nie zabrakło napojów zimnych, ciepłych, kawy, herbaty, wody, tak naprawdę do wyboru, do koloru. No i przede wszystkim Games Room, w którym mieliśmy prawie 100 tytułów. Tak, tutaj bardzo, jeszcze bardzo... troszkę Ci przerwę, bo Gromik pisze właśnie, że ciasto było dobre, takie proste, ale smaczne. No i Mietkins, witamy się serdecznie, siema Mietkins, fajnie, że jesteś z nami. Tak, ale to jeżeli chodzi o ciasto, to my jesteśmy otwarci, jeżeli ktoś przyniesie swoje domowe wypieki i będzie się chciał podzielić na przyszłym Beboku siemońskim z uczestnikami i właśnie ocenić. Nawet swego czasu przy dużych Bebokach, kiedy było tak, że nas do organizacji było kilkanaście osób i umawialiśmy się właśnie, że każdy przyniesie jakąś tam blachę ciacha, to mieliśmy takie pomysły właśnie, żeby wśród uczestników były po prostu ankiety rozdysponowane z ocenianiem ciast. I oprócz turniejów planszówkowych, oprócz różnego rodzaju innych konkursów, miał być konkurs na najlepsze ciasto. I to tam głównie wtedy nasi rodzice mieli w tym brać udział, więc być może coś takiego wprowadzimy do Siemoni. Tak, Lizako pisze, że kawa była zbawienna. Grom pisze, że trzeba było mówić, coś bym przyniósł. I Lizako jeszcze pisze, że trochę osłody po gorzkiej porażce, jeśli chodzi o Mage Knighta, rozumiem. No, ale finalnie bardzo, bardzo fajnie się bawiliśmy. Od 10 do 17 fajny dzień spędzony na graniu. Dużo, dużo fajnej zabawy. Mieliśmy też okazję zobaczyć sobie prototyp gry Eternauts. Tutaj akurat przyjechał twórca tej gry i właśnie tę grę też nam użyczył do tego, żebyśmy ją potestowali.
więc być może w jakiejś tam najbliższej przyszłości podzielimy się wrażeniami z ogrywania tego prototypu. No i co? I chyba, kurczę, tyle. No, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu Muduko, wydawnictwu Smart Flamingo za to, że wsparli naszą imprezę, że przekazali też nam gry do Games Roomu. Były też prezentacje Overbossa, też był grany na okrągło, był grany w pył zwrot, były grane stwory z obory, także tutaj, no i Eter, który nawet jak turnieje się zakończyły, to dzieciaki po prostu i tak brały ten Eter z wypożyczalni i po prostu do upadłego w niego nawalały, więc bardzo, bardzo pozytywnie. Tak, Lizako pisze, spoko było, kilka razy jakieś dziadki podchodziły pytać, dziadki, w sensie rozumiem, że dzieci, tak, tak. Podchodziły pytać, co to za gra, indoktrynacja pełną gębą. No, wiecie, jeszcze z dwa beboki i same będą grały w Mage Knighta, albo będziecie grali większą ekipą. Siema, kiedy gramy, witamy cię serdecznie. No i też tutaj warto podkreślić, że to nie był na pewno, to raczej nie był ostatni bebok w historii, tak? Więc tutaj warto też obserwować to, co my wrzucamy, to co wrzuca profil jakby beboka na Facebooku, bo jeśli będą się takie lokalne imprezy pojawiały, to tam również takie info się znajdzie. Tym bardziej, że każda okazja, żeby się spotkać, żeby pograć w gry z darmową wejściówką, tak naprawdę z domowym ciastem i z nieograniczoną ilością kawy, to jest jakby dobre połączenie. Więc jeśli nie byliście, to wyczekujcie, tak, zapraszamy razem. W przyszłości. Opierdził wam się należy. O, za co? Za co, kiedy gramy? Co zrobiliśmy? A co to? Czy byliśmy niegrzeczni? Znowu czekamy, wiesz, znowu kiedy gramy mają laki jakieś. A ja nie wiem, czy ja tu mogę. No cóż, no to napisz na privie. Tak, napisz na privie i jeśli nie uważasz, że tu nie wolno. Jeśli uważasz, że tu nie wolno. Ale jak coś, to śmiało. Okej, no jeśli chodzi o beboka, to tyle. Nie, ja tak powolutku piszę. Jeśli chodzi o beboka w Siemoni, to tyle. No my z Pauliną przeżyliśmy troszkę więcej, jakby troszkę dłużej i troszkę bardziej emocjonująco było, jeśli chodzi o różne lepsze i gorsze rzeczy, które nas przytrafiły. Mietkins pisze, niegrzeczni jesteście ciągle. O nie, a Mikołaj się zbliża i co? I nie przyjdzie? Nie, to niemożliwe. Nie może tak być, żeby Mikołaj nie przyszedł. My z Pauliną wybraliśmy się na festiwal Allegramy. Dostaliśmy, ja wiem, za 2 miesiące temu taką propozycję od Łukasza ze Smart Flamingo, czy bylibyśmy w ogóle zainteresowani, czy chcielibyśmy. No i generalnie stwierdziliśmy, że jasne, czemu nie, tym bardziej, że jak wiecie albo i nie, ale gramy, to była taka trochę impreza awaryjna i nie mówię tego w negatywnym jakby kontekście, tylko wcześniej rokrocznie odbywał się festiwal gier i zabawek, dobrze mówię? Targi gier i zabawy, które w tym roku zostały odwołane. Znaczy rokrocznie, on się nawet swego czasu odbywał co pół roku na przemian. Że dwa razy rocznie. Tak, w Gdańsku i tam w Gdyni, tak? Tam są dwie hale Expo. Tak, no generalnie chodzi mi o to, że była pewna ciągłość imprez, które się tam odbywały i one były raczej... Tam zaczęły być odwoływane przy okazji pandemii, no i teraz już była taka impreza w takim okresie, gdzie sytuacja też związana z jakimiś ograniczeniami na tyle się ustatkowała i unormowała, że można było taką imprezę zorganizować. No ale tutaj organizatorzy jednak poinformowali, że jednak nie, że w tym roku znowu te targi zostają odwołane. No i właśnie ale planszówki, Angry Board Game i tam jeszcze chyba kilka innych osób też przejęło właśnie taką inicjatywę i w szkole w Kowalach niedaleko Gdańska właśnie zorganizowali taki festiwal w tym samym terminie, właśnie, który miał pełnić rolę takiego no, substytutu, tak? Substytutu tego dużego festiwalu Targi Gier i Zabawa, ale to chyba wyszła po prostu dobra, samodzielna impreza, tak? Tak, no i właśnie do tego chciałem uderzyć, że jak na tak krótki okres, bo tak naprawdę informacje o tym, że festiwal jest odwołany, dostaliśmy w sierpniu, we wrześniu, wydaje mi się, że jakoś tak. We wrześniu chyba. Chwilę po spotku. No to taka nawet końcówka września. No. I tam właśnie jakoś tydzień albo dwa tygodnie po tej decyzji jakby zaangażowały się właśnie wymienione
stowarzyszenia i sklep w organizację właśnie tego eventu. No i ja muszę powiedzieć, że generalnie czapki z głów. Jak na tak krótki czas, jakby widząc, w jaki sposób działa organizacja imprez, jak chociażby właśnie planszówki w Spodku, ile, zresztą mieliśmy tutaj Piecha, rozmawialiśmy sobie z Piechem, ile to wymaga czasu, żeby się z kimś dogadać, żeby to wszystko rozdysponować, rozesłać i żeby wypełnić jakby te miejsce, no to tutaj naprawdę ekspresowa robota i było to naprawdę zrobione na bogato. Ja co prawda nie miałem za bardzo okazji pochodzić sobie po wszystkich salach, bo generalnie jak to wspomniał, to się działo w szkole w Kowalach, więc to nie było jak planszówki w Spodku, że wszystko jest jakby dostępne od razu, na zasadzie w jednym pomieszczeniu tak naprawdę, no, jeśli liczymy jako antresolę, jako jedno pomieszczenie i płytę Spodka jako drugie. Jakiejś takiej jednej przestrzeni. Jednej przestrzeni, tak, dokładnie. No tam jednak były takie hale wystawowe, to były takie sale właśnie przerobione na właśnie takie hale, w których działy się różne rzeczy. I tutaj na przykład też dla mnie bardzo duży plus to było bogactwo oferty, bo tak naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo było i warsztaty malowania figurek, i były... kurczę, nie było mnie przez chwilę, o czym mówicie, robicie bestiakon. Jeszcze nie, to jeszcze. Jest w fazie tak planowania. Rozmawiamy o Allegramy, które się odbyło właśnie w poprzedni weekend, gdzie byliśmy z Pauliną. I właśnie mówię o tym, jak tam bardzo było różnorodnie, czyli właśnie warsztaty malowania, prelekcje. Ale nie wiem gdzie. Tak, były sesje RPG grane. Były sesje RPG, była masa wystawców. Tak naprawdę chyba te wszystkie największe wydawnictwa w Polsce po prostu się stawiły na to miejsce. Plus właśnie masa takich lokalnych stowarzyszeń. I to było też dla mnie bardzo fajne, bo te stowarzyszenia były bardzo dobrze widoczne, jeśli chodzi o emblematy, które mieli. Tak? Czyli mieli po prostu swoje loga, swoje nazwy i gdzieś tam fajnie w tłumie wyglądali. Bardzo fajnie wyglądały tym razem niebieskie koszulki. Mieli właśnie takie, ale taki niebieski, taki, taki jak King Domino Duel. King Domino. Taki, wiesz, taki błękicik, nie? I mieli właśnie takie... Taki pieluchowy. Trochę majtkowy, taki pieluchowy, tak dokładnie. I to naprawdę też fajnie z ich strony wyglądało. Grom pisze, ja oglądałem prelekcję Trzewika na żywo właśnie, nawet fajnie mówił. Spoko, że warsztaty z malowania mieli chętnie na taki pożyc się czegoś nowego dowiedzieć i opowiadał o pierwszych Marsjanach Trzewik właśnie. No myśmy go akurat widzieli, jak gdzieś tam przychodził na stanowisko portalu. A jeśli chodzi o te warsztaty, to dla mnie w ogóle super było widokiem, jak bardzo dużo osób nosiło takie makiety stworzone i oni mieli tam takie właśnie śmieszne, malutkie cegiełki, takie po prostu, wiesz, zminiaturyzowane. No i z tego mieli jakieś właśnie, czy to domki poklejone, czy właśnie jakieś takie przeszkody terenowe, nie? Bo to takie bardziej podbitewniaki, gdzieś tam rzeczy. No i była wystawa modeli. To ty tam ją widziałaś, tak, nie? Tak, była taka wieża Saurona, tak. Sak, Saurona, po prostu, tak. Po prostu się dzisiaj motam. Ale po prostu taka była. No. Do tego było mnóstwo figurek z Władcy Pierścieni, ale nie tylko, bo były też z Gwiezdnych Wojen, były z Marvela. No, ogrom tego tam było. No ja też w sumie tylko się tak przeszłam na szybko, jedząc w jednej ręce bułkę, w drugiej ręce sprawdzając, co tu gdzie jest. Tak, polując na okazję. Przy food trucku zauważyłam, że o kurde, jeszcze na piętrze są. No, to prawda, więc... Więc tak sobie trochę pochodziłam, posprawdzałam, ale no nie było czasu faktycznie, żeby się przejść po stoiskach. Mhm. Naszym jedynym zakupem, właściwie zakupem i niespodzianką dla Adasia był taki malutki magnesik z mepelkiem, żeby mu nie było przykro, że sobie nic nie kupił. Tak, także jest to, pamiątka zaliczona. I to było kupione u sąsiada, bo tylko tam byłam w stanie dłużej się przyjrzeć, co mają. Tak, dokładnie. Tutaj jakby jedyny, trzeba Piecha namówić, żeby warsztaty z malowania w Spodku były. Wiesz co, Gromik, jakby jest na tyle dużo czasu, że gdybyś chciał na przykład w czymś takim uczestniczyć na zasadzie takiej osoby już, która mogłaby się podzielić doświadczeniem, albo chciałbyś w jakiś sposób, nie wiem, to współorganizować, to możemy taki pomysł podrzucić, nie? Tym bardziej, że i malarz plastiku jest, który na Discordzie się udziela, i jesteś ty, jest Teo z początkujący, który będzie waszym padawanem, więc generalnie mamy potencjał. Ja myślę, że, no, ale to jest raczej. Jest kwestia, Ala, tak? Nie, to jest też kwestia przede wszystkim zgadania się na przykład Piecha z stricte jak gdyby ze sklepami, które prowadzą też takie
I akcesoria po prostu i też warsztaty, nie? Tak, no ale to jest ciekawy hint, nie? Kibi, witam po bieda meczu, siema. No, witam serdecznie. Polacy, nic się nie stało. Ja już z Kibim pisałem w ogóle przed streamem i napisałem mu, że jakby całkiem spoko, że nie przegrali po prostu, więc no jest, tak. Jest sukces. Lizako pisze, to Osowi może się uda do września przyszłego roku premier na jakąś figurkę położyć. Ja trzymam kciuki, ale no. Nie, to, no my strasznie kibicujemy. Ja to Osowi kibicujemy. Ja ją chociaż szczoteczką wymyję dobrze. Lizako, nie ma bata. Grom się zaraz zabierze tutaj. Więc tak, więc właśnie te warsztaty, duży ogrom właśnie atrakcji. Jedyne, co byśmy mogli w jakiś sposób, nie wiem, doradzić organizatorom, coś, co nam się rzuciło w oczy, to właśnie małe, słabe oznaczenie, gdzie co jest, jakby były. Koncepcja była fajna, bo na posadzce były wyklejone takie dosyć sporej wielkości naklejki, tylko że w sobotę, jak właściwie wszystkie korytarze były pełne ludzi, no to tych naklejek nawet nie było się w stanie zobaczyć, nie? Więc tutaj rzeczywiście często pojawiały się pytania, gdzie co jest, gdzie coś się dzieje, nas się też pytali jako osoby gdzieś tam na stanowisku. Malarz plastiku, cześć, ja zawsze chętnie na wspólne malowanie, no i świetnie, i właśnie o to chodzi. Ja mu przyniosłem Anka do dokończenia, czekam na wyniki. Jak zobaczyłem, że lewy przed strzałem nie podskoczył, to wiedziałem, że nie będzie bramki. Mietkins też miałem takie przeczucie, że jeśli on nie strzela w taki sposób, to ten. Ale wracając do Allegramy, czyli troszkę lepiej, gdyby było to gdzieś tam oznaczone, to myślę, że też by było z plusem jakby dla gości, ale tak poza tym to tak naprawdę, no, jak na warunki szkolne, no bo to wszystko się w szkole działo i były te korytarze, to rzeczywiście fajnie. Lizako, takie warsztaty w Spodku to IMCHO byłaby dobra opcja, bo jest wysyp fiksów teraz z lockdowna, gdzie ewidentnie widać, ktoś kupił farby i nawet nie raczył się dowiedzieć how to. Tak, no ja myślę, że po prostu podrzucimy ten temat. Temat mi robi, tak, i jeśli... Warte uwagi. Warte uwagi, ale też jakby widzimy, że jest potencjał właśnie przez was, nie? Że jakby byłyby osoby chętne, no bo tu już mamy przynajmniej kilka osób, no, tak? Tym bardziej, że są osób, te grupy... Siedzą w tym temacie, nie? Tak, można by skumać się na przykład też z Rebelem tam z tą ich nową grupą, nie? To, co ci opowiadałem ostatnio, która też się tam zajmuje. No ale to zajmuje. Już raczej też kwestia jak gdyby piecha, tak? Tak, oczywiście. Jak on no, jakby, w ogóle jasne. Zareaguje na to i czy tutaj tak. Ten pomysł się spotka z jego aprobatą. Niczego nie obiecujemy, ale zapytamy. Fajnie. Okej, okay, no i właściwie jeśli chodzi o Allegramy, co myśmy tam z Pauliną robili? No, my generalnie byliśmy z ramienia Smart Flamingo, byliśmy przedstawicielami tak naprawdę wydawnictwa i naszym zadaniem było pokazywanie Eteru, pokazywanie plagingu. Aha, tam jest. I plażingu parawany w dłoni, tak. I plażingu Roll and Ride. Generalnie te trzy gry były gdzieś tam pod naszą opieką. Troszkę go widać, tak. I generalnie tak, to było takie powiedzmy nasze zadanie. Plus właśnie też jakby informowanie ludzi o tej premierze sklepowej tak naprawdę, bo to się fajnie zbiegło, że w sobotę akurat Ale Planszówki sprzedawały właśnie ten Eter. Tutaj myślę, że to nie jest żadna tajemnica, że udało nam się doprowadzić do sytuacji, gdzie wszystkie etery na jakby wydarzeniu zostały wyprzedane, więc wszystkie egzemplarze gdzieś tam poszły w świat. Spotkaliśmy się z dużą pozytywną jakby reakcją właśnie, jeśli chodzi... Czemu? Świetnie! Coś się tu dzieje! Bo mnie Gromik tutaj stresuje. Tak, więc tutaj myślę, że nie jest tajemnicą to, że udało się ogarnięte. Właśnie, tak, udało się ogarnąć cały eter, cały nakład eteru zszedł. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem, słuchajcie. Dla mnie w ogóle wyznacznikiem tych dwóch dni była taka trójka osób. Trzech młodych ludzi, którzy generalnie przyszli, ja im wytłumaczyłem zasady, dwójka chłopak, dziewczyna grali, trzecia osoba też chłopak przyglądał się tych partiom i on mi od czasu do czasu zadawał jakieś tam pytania o mechanikę, o to w jaki sposób co działa i tak dalej. No i w pewnym momencie zobaczyłem, że już odchodzą od naszego stanowiska i gdzieś tam ich wyłapałem wzrokiem, że sobie ten eter kupili na właśnie w sklepie Ale Planszówki. No i przychodzimy, i to było w sobotę, i przychodzimy w niedzielę, rozkładamy sobie stanowisko, minęło jakieś 20 minut, pierwsi ludzie już przyszli i właśnie podchodzi do mnie ten chłopak, który siedział wcześniej, dzień wcześniej jakby i obserwował ten eter,
Mówi, kurde stary, grałem w ten Eter do 4 nad ranem. Wziął jakiegoś w ogóle ziomka swojego, nie wiem, czy współlokatora, czy kolegę, i po prostu ciupali w ten Eter do 4 nad ranem. Mówi, że grali 4x4, że eksplozje, że magów, że po prostu świetnie. I to, co mnie gdzieś tam jakby ucieszyło z tego, co on mówił, to było takie spostrzeżenie, że mimo, że grali tak dużo partii i że do tej 4 nad ranem, to on nie był w stanie wypracować sobie jakiejś jednej taktyki na zasadzie, że jeśli to zrobi, to na pewno wygra, albo ma bardzo duże szanse, żeby to wygrać. Przez tą właśnie zmienność eksplozji, przez to, że losowali też sobie tych magów i moce żywiołów też od czasu tam wpadały, to generalnie nie było tak, że już po pierwszych 3 ruchach wiedziałeś, czy wygrasz, czy przegrasz. Więc to było na pewno bardzo fajne spostrzeżenie. No i jeszcze 2 takie sytuacje. Jedna to była taka, gdzie do stolika przysiadła się 2 takich dzieci, ja wiem, z 8-9 lat może, chłopak i dziewczyna. I tacy bardzo byli tacy cisi, spokojni, tacy niepozorni. I ja mam wrażenie, że to byli w ogóle gracze szachowi, bo oni tam, wiesz, a no to pad, nie, i tak dalej, tak, wiesz, stosowali terminologię jakby i grali po prostu, no mistrze na opadła, nie, jak oni pięknie sobie po prostu to rozkminiali i od tego trybu właśnie 3x3, potem przez 4x4, potem przez udogodnienia. A wydawało się, że to będą takie dzieciaki, które, no dobra, wytłumaczymy im 3x3, może 4x4, że to i jest... Tyle, i tak, zaczną się wiercić coś tam gdzieś tam. Połapią, tak, ale tak. Było widać po prostu, że tak mużdżą. Aż się miło na to patrzyło. No. Tak, więc tutaj naprawdę, no, szapoba. Potem były jeszcze takie osoby, jak właśnie mama z synkiem przyszli i też sobie szpilali w ten Eter, więc naprawdę no, bardzo, bardzo fajnie to wyszło. No jeśli chodzi o plażing, tak naprawdę no to też kilka razy był pokazywany i też raczej były takie pozytywne reakcje, nie? Tak, tak. No, głównie rodziny z dziećmi i czasem trzeba było gdzieś tam dopasowywać gry do wieku, bo nie wszystkie dzieciaki miały więcej niż 10 lat, a rodzice bardzo chcą zagrać, ale myślę, że udało się. Tak, więc tutaj z naszej strony naprawdę masa pozytywnej energii i też bardzo dziękujemy wszystkim, którzy gdzieś tam albo zbili z nami piątkę, albo się przywitali. To też było mega miłe i to znowu, jak mówiliśmy ostatnio po naszych spotku, to daje niesamowitego kopa do dalszej roboty, nie? Gdzie ja trochę dałem ciała, bo ja tych osób nie pytałem chociażby o imiona, tak? Żeby gdzieś tam zapamiętać sobie to bardziej. I była taka sytuacja w niedzielę, gdzie ja sobie wyszedłem gdzieś tam na przerwę, wziąłem sobie właśnie bułę też, żeby zjeść i siedzę sobie gdzieś tam i podchodzi do mnie taka rodzinka i mówi, o, chodźcie, usiądziemy z koło planszowych bestii. A ja wtedy miałem w ogóle bluzę założoną, więc logo nie było widać, więc musieli to poznać jakby, On fast, tak. No i właśnie spędziliśmy jakieś 15-20 minut i rozmawialiśmy o Heroeskach, o Wiedźminie, o tym, że oni jakby się cieszą, że coraz więcej osób pokazuje też planszówki, że to jest takie właśnie coraz bardziej dostępne, że rzeczywiście jest dużo twórców, którzy potrafią gdzieś tam przekazać swoje info. I bardzo mi się podobał koleś, bo on mówił właśnie, że na przykład on bardzo lubi oglądać Gambita, ale jakby obejrzał sobie materiał Gambita o Heroeskach, tak? W którym Gambit, no tam czapka wikinga była, tak. Pisze, takiego pięknego chłopca to ciężko nie poznać. Tak, dziękuję, dziękuję. Kibi nam dzisiaj tak słodzi, że to zgadzało. On pewnie coś chce sprzedać, a ja jestem otwarty na propozycję Kibi. W każdym razie... To mama Kibiego pisze zamiast Kibiego. To jak a, mamę Kibiego pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy mamę Kibiego. Więc właśnie mówił o tym, że jakby Gambit tam się, no nie że zjechał tę grę, tak, no ale tam miał parę uwag, parę zastrzeżeń, ale właśnie mówi, że on też zauważa, że jakby on nie chce ślepo patrzeć tylko na jedną osobę i jakby tworzyć sobie swoją opinię na temat jakichś gier, bo jakby, czyli ja? Bo jakby, Adaś, jesteśmy na tej platformie tylko my, więc nie, znaczy oczywiście, że tak, no na Twitchu jesteśmy jako my, nie, ale tu chodzi bardziej właśnie o ogólnie,
ogólnie o ogół twórców, influencerów, tak to nazwijmy, powiedzmy. I właśnie fajnie zwrócił też na to uwagę, że jakby warto zwracać uwagę na materiały konkretnych osób, ale też nie ma co ślepo jakby na to patrzeć, tak? Bo on właśnie mówi, że chociażby jakiś tam gra mu nie podeszła, a dla niego to jest w ogóle odkrycie, nie? I to jest też ważne, myślę, że dla nas, że po prostu też nie ma co się kierować tylko i wyłącznie opinią innych. My tutaj, pokazując wam gry, też staramy się to, na zdrówko, staramy się to pokazać właśnie tak, żebyście mogli sami sobie tą opinię wytworzyć, nie? Mieliśmy kolesia, który nam zwrócił uwagę, że nasze materiały są za długie, ale też właśnie fajne było, bo on powiedział, że to jest jakby tylko jego opinia, że on zdaje sobie sprawę, że mogą być osoby, które chcą to oglądać od deski do deski, ale jego zdaniem powinniśmy to robić krócej, tak? No i to gdzieś tam też jest dla nas informacja, że może powinniśmy to w jakiś sposób upłynnić, tak? No ale też pytanie, bo w tym momencie, jeśli będziemy chcieli to upłynnić, to musielibyśmy to albo nagrywać wcześniej, albo generalnie grać po prostu bezmyślnie na zasadzie robić ruchy, tak? I może to też nie do końca jest dobra droga, więc tutaj to jest gdzieś tam do przeklinienia dla nas. No i dla nas nie, nic nie zmieniaj. No, dzięki wielkie. Czyli jak? Tylko dwie rundy projekt Gaia, o nie. Tak, dwie rundy zapętlone generalnie. Tak, jedna runda w Mage Knight, wiesz, tam już generalnie po pierwszym dniu wszystko wiadomo. Nie dość, że dwie rundy, to jeszcze karty bez koszulek. O, to takie ostatni krąg piekła dla Groma. Nie strasznie. No, więc generalnie myślę, że jakby zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy oglądają całość jakby rzeczy. ale przynajmniej jesteś w stanie sobie zobaczyć, powiedzmy, pierwsze dwie rundy, a potem gdzieś tam przejść dalej, nie? Lizako pisze, znam kilku ludzi, którzy oglądają zapisy streamów na YouTubie od bestii ze względu chociażby na granie zgodnie z zasadami. O, dzięki. Też musimy uczciwie powiedzieć, czasem że, lepiej, czasem nie zawsze nam się to udaje, ale no, też oczywiście, no, jakby... to jest jak gdyby urok gier, tak? Więc nie gramy tutaj jakichś gier. Jasne, dzięki, kiedy gramy, papa? Gier turniejowych, nikt nam po prostu nie siedzi i nie arbitruje, tylko wy jesteście tak naprawdę też naszymi arbitrami. Jeżeli gdzieś się pomylimy i nikt tego nie zauważy, to jak najbardziej zwracajcie nam uwagę. My tutaj tak. Też nie uważamy, że jesteśmy turbo nieomylni, tak? Więc to jak najbardziej, no my po prostu czekamy na taki feedback. A to też jest fajne, no bo to też pokazuje, że wy uważnie oglądacie, nie? Tak, i to jest dla nas, no. Ja pamiętam, to już mówiłem wcześniej, ale jakby też to chcę powtórzyć, pamiętam jaką miałem radochę, jak zobaczyłem komentarz do Brasa? Nie, chyba do Brasa. Taki był bardzo rozbudowany komentarz w ogóle z pięcioma albo sześcioma podpunktami, z konkretnymi oznaczeniami, gdzie popełniliśmy błąd. I to było w ogóle przegenialne, bo wiesz, że ktoś to tak dokładnie, tak. I jakby dla mnie wartością dodaną było to, że on poświęcił swój czas na to, żeby to też napisać. Mógł to zobaczyć, mógł nas po prostu wyśmiać i powiedzieć, ha, 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 nie znają się, okay, nie umieją. No, tak, łapka w dół i tyle, i tyle, i nie będę do was wracał, tak, a no to też jest tak, że dla innych osób, które oglądają, to też jest wartościowe, tak, że no jeżeli ktoś się zastanowi, że a kurczę, przecież oni tutaj zrobili taki ruch, coś tam nie gra, a faktycznie ktoś tam w komentarzu napisał gdzieś ten komentarz jest podbity i jest to jakaś taka merytoryczna dyskusja, a nie nic takiego właśnie pod tytułem, że właśnie zrobiliście błąd i tam śmieszki, nie, i tak. Jesteście w ogóle do niczego. Więc całkiem w porządku. Bardzo wam za to dziękujemy i prosimy o więcej po prostu. Lizako, wiecie co, ten model filmów to jest teraz jest całkiem spoko. Nie wiem jak Twitch po tym, jak wam duża publika wejdzie, będzie wyglądał, ale na ten moment zapisy na YouTube z timestampami to świetna sprawa, bo sam sobie chodziłem po kanałach i odsłuchiwałem opinii końcowych. No i właśnie jakby też na tym to chcemy robić, nie? Jakby taka jest nasz wyznacznik, powiedzmy, nie? Co jeszcze, jeśli chodzi o Alegramy? Jeśli chodzi o Alegramy, to można byłoby pozdrowić królową dram. Co prawda tak. Chyba dzisiaj nie jest z nami na żywo, ale właśnie żarcik tutaj wynika z tego, że królowa dram teraz mieszka w Krakowie, bo studiuje, natomiast przed październikiem
mieszkanie było ile? Przystanek od szkoły, w której się odbył festiwal, także już był komentarz w wiadomości, że tak, przeprowadzam się i wielka impreza planszówkowa pod domem, nie? Tak. Także gorąco pozdrawiamy. Tak jest. O, super. Także jak się znowu wyprowadzi, to, tak, to krakowskie dni po prostu, wiesz, planszówek. Krakon. Tylko przyczyni się do Krakowa. Krakon już istnieje od wielu, wielu lat. Już chyba teraz nie jest organizowany. No tak, jako konwent fantastyki. My jeździliśmy na Krakony 20 lat temu, gościu. To wyście jeździli. No, wtedy jeszcze, wiesz, na kupę papu mówiłeś. Nie, to tata mi mówił, że Bastilion to jest satanizm i nie mogę tam chodzić, więc jakby nie chodziłem, no. A nie widzisz korelacji? Wyprowadził się impreza. Także Królowa Dram, jeśli teraz czytasz Kibiego na czacie, no połącz kropki. Grom pisze jeszcze, czy wisiało jego zdjęcie gdzieś tam, no nie widzieliśmy. Mietkins pisze, ja też na Krakonie byłem 3 razy, no, okej? Okay. Właśnie. Lizako, z tymi zasadami to raz wszedłem na streama z Mage Knighta, coś tam upomniałem o zasady i po nitce do kłębka udało się Gromem zagrać w Siemonii. Aha, okej, okay. Spoko, nice'u. Więc tak to wygląda. No i co, słuchajcie, 2 dni naprawdę bardzo sympatyczne, bardzo miłe, serdecznie, tak, pracowite, serdecznie pozdrawiamy nie tylko wszystkich właśnie, których spotkaliśmy. Tak, a naszych pracodawców, którzy bez problemu dali nam wolne i home office. Tak, to też było ważne. To było też ważne. Plus oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich wystawców, bo to jest bardzo fajne, jak się jedzie właśnie na drugi koniec Polski z naszej perspektywy i widzi się te same twarze jakby, tak? W sensie osoby, które po prostu znasz z planszówek spotku, tak, chociażby, czy gdzieś tam widujesz na Prykonie, to też właśnie tam były. Fajnie, że tak gromnie się tam te osoby pojawiły. No, a jeszcze była impreza we Wrocławiu, Wrocław Game Fest. Też duża, która była w tym samym czasie, w ten sam tam ten. Już nas nie było. Tam już mieliśmy Carlesa wysłać, ale... Teraz, tutaj też, kurczę, na... u nas też była jeszcze jedna impreza z planszowami gdzieś... Ale to o tej w MDK-u mówisz, nie? Nie. W MDK-u była impreza Śląskie Dni Fantastyki. Aha. W Dąbrowie Górniczej była też jakaś impreza planszówkowa. I chyba coś było, kurczę, nie wiem, czy w Tarnowie, czy w Rzeszowie, gdzieś generalnie w tamtym kierunku trochę. Okay. Nie było. Czy w Lublinie? Ale jak coś, to napiszcie w ogóle na czacie. Coś takiego jeszcze działo się. Chciałam podziękować wszystkim wystawcom, że nie udało wam się sprzedać nic Adasiowi. Tak, to jest duże, duże osiągnięcie. Lizako, i pozdrowienia dla twórcy Beboka. Przekażemy twórcy Beboka. Tak, twórcy, no i też twórczyni tak naprawdę, nie? Mhm. Także jak najbardziej mega, mega w porządku. No słuchajcie, oby więcej takich festiwali w całej Polsce. Mamy nadzieję też się na nich częściej pojawiać w miarę możliwości, jak się będzie udawało, czy to z jakimś wydawnictwem, czy po prostu prywatnie, żeby gdzieś tam coś pokręcić, albo się z wami spotkać, albo coś porobić razem. Więc jak najbardziej. Kończąc już temat Alegramy i Beboka, przejdziemy sobie tylko do szybkich ogłoszeń jeszcze naszych tutaj bestyjkowych, dokładnie. I jakby zakończymy sobie ten materiał ogłoszeniami, a później przejdziemy sobie, zrobimy drugi materiał, który będzie już grą właściwą. Tylko, że będzie krótka przerwa. Ale będzie tak. No, taka no, króciutka no, przerwa. Taka pół minuty, no, tylko żeby dżingiel puścić. Tak jest. Jeśli chodzi o ogłoszenia, to tak, ważna sprawa, czyli kolejny stream za tydzień, czyli to będzie 29 listopada. Dzień listopada. Kurde, już było tyle dobrych tygodni, nie? 29 dzień listopada, za tydzień i będziemy mieli dla was grę. Grą będzie Dwergar. Barburkowo. Tak, barburkowo. Stwierdziliśmy, że chcemy właśnie jakoś tak zrobić to tematycznie, a ponieważ jak byliśmy na Alegramy, to byliśmy włączeni w dyskusję o kopalniach i tak dużo o tym rozmawialiśmy, więc stwierdziliśmy, że Dwergara wam pokażemy. No tak, a że nie mamy Szczęść Boże, no to padło na Dwergara. Tak, aczkolwiek właśnie z tym Szczęść Boże to też niekoniecznie, że nigdy nie pokażemy, bo mamy propozycję Szczęść Boże wypożyczenia. Właśnie podczas planszówek spotku jeden z widzów do nas zagadał, że jeśli chcielibyśmy, to jak najbardziej ma tego Szczęść Boże dostępnego, więc jak coś, to się będziemy odzywali, ale na razie będzie Dwergar. W Mage Knight też są kopalnie, ale Mage Knight już był, Gromik, teraz już kolejne rzeczy trzeba.
To jest trudna gra, tam się przegrywa. Tak jest. Więc będzie, będzie Dwergar, a dwa tygodnie później... Nie będzie streamu! Nie będzie streama, ponieważ wypada on akurat 6 grudnia, czyli w Mikołajki, więc pewnie i wy, i my będziemy spędzać ten czas z rodzinami, czy właśnie... Albo na robocie. Czy na robocie, dokładnie, więc no, ja szukam kubraczka czerwonego. Ja generalnie mam już 3 fuchy. 6 będę musiał 3 domy obskoczyć, więc no. Więc tak to będzie, że streama nie będzie, ale stream będzie w środę. Środę 7 grudnia tak i to jest. Będzie stream taki właśnie mikołajkowy. Mhm. To znaczy też usiądziemy sobie z wami i zagramy w coś takiego luzackiego. Mamy tutaj też pomysł, żeby zagrać coś interaktywnie razem z czatem. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale na pewno to będzie coś takiego bardzo, bardzo luźnego, bo chcemy połączyć ten stream z takim naszymi właśnie bestyjkowymi mikołajkami. To znaczy będziemy my wam rozdawali prezenty, jak tak ten jest. Mikołaj. I będzie się z tym między innymi też wiązał konkurs, który ogłosimy właśnie w przyszłym tygodniu po Dwergarze. Wjedzie na fejsa postkonkursowy. Tam też będzie zadanie konkursowe do wykonania i osoba, która to zadanie spełni najlepiej, wygra jedną z gier, a pozostałe gry, które przygotowaliśmy na nagrody, będą po prostu tak o do rozdania. Może tak. Wymyślimy jakieś takie zadania, które będą na czacie w trakcie transmisji. Zobaczymy jeszcze, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale już teraz zapraszamy i informujemy, że właśnie ten stream odbędzie się wyjątkowo w środę, a nie we wtorek, tak. Za 2 tygodnie. Tak, za 2 tygodnie, czyli 7 grudnia. No. Gromik pisze luźnego jak Weather Machine, luźnego jak żniwa w Agricoli. mamy parę pomysłów, także na pewno czymś was... No tak, Agricola bez żniw na luzie. Mamy parę pomysłów, więc myślę, że czymś tam was może zaskoczymy. Jakaś taka, może jakaś lightowa gra o malowaniu, galerist czy coś. Tak jest. I ostatnie ogłoszenie, słuchajcie, to co już tydzień temu mówiliśmy, co się oficjalnie pojawiło, czyli jarmark świąteczny, czy planszówki świątecznie w Arenie w Gliwicach. To jest 9-10 grudnia. A nie tak, 10-11? Nie, chyba 9-10. Totalnie. 10-11 to jest weekend. 10 wypada chyba w sobotę. A tak, 10-11. No, ja nie wiem, kiedy wypada 10. 10-11 grudnia, Arena Gliwice, dwudniowe spotkanie, nie tylko gry, ale również wystawcy, również inne atrakcje, więc będzie się działo. My pewnie też się tam pojawimy. Jeszcze nie wiemy do końca, czy będziemy tam na roboczo, czy będziemy tam prywatnie, czy będziemy jedno i drugie, czy będziemy jako bestie. Zobaczymy. Ale serdecznie was do tego zachęcamy, zapraszamy. Jeszcze pewnie szczegóły będziemy wam po prostu wysyłać, żebyście nie przegapili tego eventu. Czy mamy jeszcze jakieś ogłoszenia? Nie, chyba nie. Tyle. Tak, chyba tyle. Także słuchajcie, jeszcze raz dzięki wszystkim, których spotkaliśmy na Allegramy i wszystkim, którzy byli na Beboku w Siemoni. Bardzo fajnie się było z wami spotkać. My robimy teraz króciutką przerwę, dosłownie 4 minutki i wracamy do was z Kartawenturą i to będzie gra też taka, powiedzmy, troszkę bardziej wyjątkowa. Zobaczcie, jak się świeci w folice, nieotwierana, tak, specjalnie tak. Będzie otwarcie taka... uroczyste. Jeżeli nie byliście jeszcze na otwarciu, to będziecie tak. Mieli okazję. Tak, to zaraz będzie oficjalne otwarcie. Dzisiaj idziemy na żywca po prostu. Tak jest. I was będziemy też prosili o pomoc w podejmowaniu decyzji. O, Seventh Continent, tak. O tym też ostatnio myślałem. Gromik też pewnie będę cię o to atakował, żeby też na ten Seventh Continent się kiedyś umówić i też go gdzieś pokazać. Przepraszam, ale póki co uciekam. Kibi, jeśli wrócisz, to wybaczymy. Pewnie będę później. No to nie ma problemu, to możesz zmykać. Nie wiadomo, czy my będziemy. Musisz jeszcze tylko kogoś namaścić na, wiesz, gospodarza, nie? Gospodarza. Tak. Mnie tam prosić nie trzeba. Długo. Dobra, słuchajcie, 4 minutki i zaraz do was wracamy. Bryby. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.